Dzień dobry, z tej strony Emil Elektrikos Emieńczyk, tym razem na kanale Emil Emi. Dzisiaj sobie pogadamy, porozmawiamy trochę, wychodząc od reguły tego kanału, o tego typu specyfikach jak HAT, DIT oraz autyzm. I tutaj zrobię tylko taką zajawkę do tych tematów. Jeżeli będziecie chcieli, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to będę się do nich odnosić już w filmach takich konkretnych. Tu będzie tylko zajawka i na początek trochę ogłoszeń. Tutaj jeszcze z moich filmów tej okolicy nie znacie. Czy okolice znacie, tam dołem są działki. Ja idę sobie teraz drogą przez górę wyjątkowo. Tu nam porobili trochę siedzisk, ławeczek i to w tym samym czasie, bo ja nie pamiętam tutaj, żeby były takie zadaszone ławeczki, siedziska. Chociaż dawno mnie tutaj od góry nie było. I teraz jeśli by chodziło jeszcze o ogłoszenia, ja mam nagrany taki mini reportaż. On jest obecnie w wersji czysto surowej i oczekuje na montaż. Podobnie jak masę moich innych filmów, też na kanał Emi Hydroelektro, na drugi kanał, na ten mój większy kanał. Tylko kwestia dotyczy finansów. Kiedy się za to zabiorę i kiedy zwyczajnie oddam te filmy do montażu, dlatego że nie mam do tego sprzętu, nie mam do tego możliwości ani umiejętności, więc muszę oddać te filmy do profesjonalnego montażu. Jak to ze mną bywa, jak to bywa w przypadku Emi, te filmy, one muszą się trochę odstać, więc jest to... Jeden z tych filmów to jest reportaż taki na mój temat, 20-paru minutowy, gdzie opowiadam o różnych niedogodnościach życia i zahaczam o kwestie typu interseksualność, właśnie różne niedomagania zdrowotne, trudności w funkcjonowaniu na co dzień i radzeniu sobie z codziennością jako osoba z bardzo wieloma komplikacjami zdrowotnymi i dolegliwościami. To jest reportaż już nagrany w pierwszych dniach stycznia i czeka na swoją kolej. Podobnie jak na przykład filmy narzędziowe na drugi kanał, bo jest zapotrzebowanie, a ja robię filmy w odpowiedzi na pewne zapotrzebowanie, czyli jeżeli prosicie mnie o coś konkretnego, to taki film tworzę na jeden lub drugi kanał. I tak jak teraz, chociaż to jest ciekawe, że tutaj bezpośrednio na kanał, czy Emi Hydroelektro, czy Emi LMI, wiem, że bezpośrednio zagląda bardzo mało osób, za to we wiadomościach prywatnych piszecie do mnie bardzo dużo, żeby różne właśnie tematy, zawiłości wam wytłumaczyć, więc ten film bardziej nagram jako taką dużą odpowiedź, którą, jeśli się mnie ktoś zapyta, no to będę linkować do tego filmu tutaj, bo nie mam na swoim kanale filmu tematycznego na temat autyzmu czy też innych zaburzeń, czy obecnie się mówi specyfik psychologicznych, psychiatrycznych. I tutaj na początek dam planszę, w której zrobię taką rozpiskę, od którego do którego momentu jest co. To będzie już plansza pomontażowa, kiedy będę wiedzieć, jakie mam możliwości i kiedy się będą pojawiać dane tematy w tym materiale. I od razu zaznaczam, on może być długi,
znając siebie, to może być to nawet około 30-40 paru minut i to jest sama zajawka. I teraz już przechodząc do rzeczy, na temat autyzmu, czy my to nazywamy wewnętrznie w naszej społeczności ASPI, ja mówię ogólnie więcej i niektórzy już mają zwyczajnie tego dość, ale czas się ustosunkować praktyczno-merytorycznie, zwłaszcza merytorycznie do tego tematu, o co chodzi, jak to działa. I teraz co ważne, ja nie będę opowiadać o tym jako ekspert, tylko jako ktoś, kto ma tego typu obciążenie, jako ktoś, kto ma tego typu specyfikę neuropsychiatryczną. I będę się ustosunkowywać jako osoba, której to bezpośrednio dotyczy. Przy czym ja zaznaczę, że temat HAD-u, jak i DID-u, ja mam taką świadomość dopiero około 3 lata, więc jest to dla mnie temat młody, jeżeli chodzi o posiadanie tego typu świadomości. Więc tak samo jak w przypadku na przykład tematów interseksualnych, czy na przykład rozwojem mojej wiedzy elektrotechnicznej, na pewno za jakiś czas będę mieć więcej wiadomości w tym temacie i będę mieć możliwość uzupełniania tego tematu, swoich wypowiedzi, poprawiania jej. Choć na ten temat już swoją pewną wiedzę mam i zacznę trochę nietypowo, bo od tematu, o tego, o którym mówię najmniej, czyli DID-u. DID z angielskiego Dissociative Identity Disorder, czyli dysocjacyjne zaburzenie tożsamości. Kiedyś dawniej się mówiło rozdwojenie jaźni. I tutaj, czy to by chodziło o DID czy o HAD, to przynajmniej w moim przypadku jest tak, że jedno i drugie jest skutkiem, może nie bezpośrednim, do czego będę nawiązywać troszkę później, ale jest skutkiem ciężkiej przemocy rodzinnej, tego, że pochodzę z rodziny silnie dysfunkcyjnej, patologicznej, nieogarniętej. I ogólnie wynika to zwyczajnie przede wszystkim DID, również z tego, co czytam. DID jest trochę skutkiem takim, że dzieciak jest bardzo mocno zaniedbywany, czy jest świadkiem ciężkich traum w okresie dzieciństwa, wczesnego dzieciństwa, późniejszego dzieciństwa. I ciężkie traumy, patologie rodzinne bardzo potrafią się odbić na zdrowiu, zwłaszcza jeśli nie ma terapii wieloletnio, zwłaszcza jeżeli taka rodzina jest pozostawiona sama sobie, nie ma żadnego nadzoru i taki dzieciak zwyczajnie musi sobie radzić sam. W moim przypadku to się bardzo zgadza, bo te silne traumy były, silne, ciężkie traumy w okresie dzieciństwa, również w okresie późniejszym, jeszcze nieco późniejszym. Bo jeśli chodzi o kontekst emocjonalny, kontekst naszego powiązania uczuciowego, to on kompletnie leży. Więc na pewno mamy więcej dzieciaków, u których wykształcają się problemy zdrowotne
zwyczajnie z tego powodu, że żyją w rodzinach dysfunkcyjnych, ale może to też być inna trauma z okresu dzieciństwa, która nigdy nie była leczona, nigdy nie była prowadzona terapeutycznie i rozwinęła się do takiego swoistego maksimum. I teraz o co chodzi? Dysocjacja to jest, to słowo ogólnie oznacza takie rozdzielenie, podział, czyli zwyczajnie taki dzieciak z traumatycznej rodziny, jego tożsamość dzieli się na kilku mniejszych i to jest forma ucieczki takiego dzieciaka od rzeczywistości, że ucieka się, powiedzmy sobie, do innych person, do innych tożsamości, które są mu przyjazne, zwłaszcza jeżeli nie ma przyjaciół, nie ma się do kogo zwrócić, czy tak jak w moim przypadku występują inne dolegliwości i nie ma zwyczajnie takiej opcji, żeby kogoś poprosić o pomoc, więc ja to trochę widzę w ten sposób, nie wiem, może się mylę, ale taki dzieciak zwraca się zwyczajnie do samego siebie i tworzy sobie psychicznie takie odrębne struktury, które pomagają mu przetrwać w patologicznej rzeczywistości, która go otacza czasami przez wiele lat. I teraz, co jest ciekawe, to przynajmniej z tego, co mi podaje Wikipedia, to DID jest rzadko diagnozowany, ale w tym odsetku rzadkich diagnoz w grupie porównawczej jednak częściej diagnozuje się kobiety czy tam dziewczynki częściej niż mężczyzn, co jest swoją drogą dość ciekawym faktem i trochę mnie to zaskoczyło, bo zwykle tego typu dolegliwości diagnozuje się przeciętnie u chłopców albo u mężczyzn. I co jest ciekawe, również w DID-zie, jeśli chodzi o zaburzenie dysocjacyjne, przynajmniej z tego, co obserwują inni u mnie, inni, bo to było trochę na zasadzie tak samo jak z autyzmem, do którego się będę odnosić na końcu filmu, że ja nie mam takiej świadomości jako ktoś obciążony tego typu specyfikami, zaburzeniami, tylko różni ludzie, czasem przyjaźni, czasem mniej przyjaźni, zwracają mi uwagę, że mam różne dziwne, specyficzne zachowania, których nie rozumieją. Czasami moje zachowania różne wywołują nie tylko niezrozumienie, ale wręcz czasem agresję u innych ludzi. I ja zwyczajnie łączę sobie kropeczki i dodaję do siebie te fakty. I ludzie zwracają mi uwagę, że czasem to wygląda trochę tak, że Emi jako Emil jest pod różnymi postaciami, że raz jest Emi przyjazne, Emi takie do rany przyłóż, uczynne, miłe, grzeczne, fajne, wszystkich pozdrawia, a czasem jest tak, że Emi rzuca różnymi tam wyzwiskami niezbyt
miłym słownictwem. Jest tak ogólnie dziwnie, tak by to były dwie osoby, a czasem kilka osób w jednym ciele Emi. I przynajmniej z tego, co udało mi się zasięgnąć informacji, na tym zwyczajnie DIT polega, czyli to zespół rozdzielenia tej tożsamości, że w jednym człowieku tych tożsamości jest kilka. I ja to trochę mówię tak prześmiewczo, bo czasem może słusznie, może nie, ale wręcz biorę to trochę na żart, że w zależności od sytuacji, teraz będę mówić o afekcie, w zależności od afektu odpalam sobie jakąś kolejną płytę. Mam takich kilka płyt w zapasie z różnymi tożsamościami i w zależności, co się wydarzy, to tą płytę sobie odpalam, to nagranie. I jak ktoś mnie tak ciągle obserwuje, to wie trochę, jak to wygląda, że trochę tak, jakby Emi było dużo. Nie tylko w sensie wagowym, że ważę 110 kg przy niskim wzroście, ale tak jakby Emi było dużo jako ludzi. Pewnie krążą takie teorie spiskowe, zwłaszcza na moim profilu facebookowym. I nawet mi tak sugerujecie czasem w komentarzach. To tak trochę wygląda, jakby do mojego laptopa czasem siadał, nie wiem, ktoś, kto nie jest Emi, jacyś agenci, i pisał jakieś takie dziwne, potwornie dziwne, dziwaczne rzeczy. I jeśli chodzi o definicję taką słownikową, to przynajmniej nie tylko z Wikipedii, ale wygląda to tak, że jedna tożsamość, czy tak mówimy zalaną, jedna persona niekoniecznie musi wiedzieć o istnieniu drugiej. Ja wiem o swoich wszystkich personach, ja jako Emil, o tych, które tam się u mnie ujawniają, wszystkich tych zdysocjowanych, podzielonych, tylko dlatego, że zwyczajnie zwracacie mi na ten temat uwagę. I w pewnym sensie, jeżeli teraz ktoś z oglądających zwrócił mi kiedykolwiek na to uwagę, to również podziękowania, no muszę podziękować, bo tylko dzięki temu, tylko dzięki, no dziwnie to zabrzmi, ale dzięki zwracaniu mi uwagi wiem, że coś takiego jest na rzeczy. I tylko dzięki temu szukam informacji w tym temacie, jak i próbuję coś zrobić dalej od strony terapeutycznej. Gdybyście mi nie zwracali na to uwagę, tylko zwyczajnie przymykali na to oko, nic nie mówili, to w tym momencie nie byłoby tego nagrania teraz. W tym momencie, jak się nagrywam 9 lutego 2022 roku, tego nagrania by nie było, bo zwyczajnie nie byłoby u mnie tej świadomości, że coś takiego jak DIT mnie dotyczy. I z tego, co również wiem, to DIT jest ciężki w diagnozowaniu, ciężki, i trochę z różnych powodów tak się dzieje, z różnych powodów, ale terapeuci, czy bardziej psychiatrzy, lekarze psychiatrzy w tym wypadku nie diagnozują DID-u, tylko
diagnozują na przykład schizofrenię. Teraz schizofrenia nie nazywa się już w ten sposób, tylko mówi się o chorobie dezintegracyjnej. No tak, nazwa trochę z deszczu pod rynnę, chociaż może mnie, nie mnie to oceniać, więc teraz się mówi o chorobie dezintegracyjnej. Ja będę używać nowego pojęcia, już teraz poprawionego, więc miejcie świadomość, że jeżeli będzie tu się pojawiało parę razy nazwa choroba dezintegracyjna, to mówię o schizofrenii. Właśnie dlatego, że dużo łatwiej, szybciej i prościej jest diagnozować u pacjenta, u pacjentki schizofrenię niż na przykład DID czy HAT. I tak oto przejdę teraz do kwestii HAD-u, czyli choroby afektywnej dwubiegunowej. Tu już jest skrót, akronim polski HAD, czyli choroba afektywna dwubiegunowa. Pamiętam jeszcze kiedyś, w latach 90. i po 2000 roku mówiło się o cyklofrenii. Cyklofrenia to jest nazwa tak samo już nieużywana, zdezaktualizowana, podobnie jak schizofrenia w przypadku choroby dezintegracyjnej. Już nie funkcjonuje i wiem, że jeżeli chodzi o filmy, filmografię, to nazwa cyklofrenia pojawiła się w filmie fabularnym Tato z 1995 roku, w którym grał Bogusław Linda, czy na przykład jeszcze wtedy mała Ola Maliszewska, ale też Dorota Segda, która właśnie grała rolę matki i ona była obciążona tą cyklofrenią. I tak jak oglądam, bo wiele razy mi się udało ten film oglądać Tato, bo on był dla mnie po prostu przecudowny, przefantastyczny, ale ten film tutaj nie ma na celu moje nagranie, chwalenie filmu Tato, tylko to jest takie moje odniesienie, że wersja filmowa wtedy HAD-u to była taka nieadekwatna, bo Dorota Segda odgrywała HAD bardziej. Na mnie to wygląda jak właśnie maniakalny typ choroby dezintegracyjnej, dlatego że w tym przypadku choroby dezintegracyjnej, no to mamy też kilka odmian, na przykład niezróżnicowaną, mamy maniakalną i również parę innych typów. Także w filmie Tato to no w ten sposób cyklofrenia nie wygląda. Cyklofrenia, no tak było w filmie, choroba afektywna tak nie wygląda. Choroba afektywna to jest dwa, a w sumie trzy bieguny, jeżeli by to tak podsumować, w takich cyklach. Dlatego kiedyś dawniej mówiło się cyklofrenia, bo to były takie cykle, czyli był cykl depresji na zmianę z cyklem manii, maniakalnym, który jest takim, najprościej rzecz ujmując, jest odwrotnością depresji, czymś zupełnie innym. Ale też mamy trzeci cykl remisji, kiedy zarówno objawy depresyjne, jak i objawy maniakalne się wycofują. Czy to pod względem, czy to z powodu terapii, czy to z powodu na przykład
stosowania leków farmakologicznych. I tutaj już tak pokrótce udało mi się naświetlić, na czym polega chat, czyli z jednej strony mamy epizody depresyjne i ja oglądam na przykład wywiady na kanale o braci Sekielskich i też się dowiaduję, czym depresja jest i czym nie jest. Tutaj zahaczę tylko ogólnie, zrobię taką zajawkę. Jeśli będzie zapotrzebowanie, jeżeli będziecie chcieli, to temat chadu będę rozwijać. Depresję mniej więcej kojarzymy, ale depresja to są również objawy somatyczne. Takie objawy, które towarzyszą objawom psychicznym i to z tego, co słyszę, to nie jest tylko tak, że człowiek się położy w łóżku i nie wstaje, w ogóle nie ma ochoty wstawać i wtedy ma ochotę. No czasem nawet depresja kończy się tragicznie, nieleczona, ale to też są na przykład bóle głowy, migreny, bóle pleców, bóle zębów, różne inne takie fizyczne bóle, które w sensie somatycznym, nawet po przejściu bardzo dokładnych badań somatycznych, nie mają swojego uzasadnienia innego niż jak depresja. I teraz epizod maniakalny. Epizod maniakalny to jest w drugą stronę, czyli jeden cykl depresyjny zmienia się w drugi, czyli ktoś, taka osoba robi się nadmiernie energiczna, nadmiernie żywiołowa, bardzo udziela się, jeżeli chodzi o kontakty społeczne, nie wiem, jest, z tego co często słyszę, to jest tak, że o 3-4 w nocy, no jeszcze się nie śpi, bo to jest tak, że też dochodzi bezsenność, także bezsenność to jest nie tylko w depresji, ale bezsenność jest też w epizodzie maniakalnym w chadzie, tylko trochę czym innym trochę powodowana jest ta bezsenność. I to jest na takiej zasadzie, że w manii ktoś, nie wiem, no, coś robi jeszcze, udziela się, jest normalnie aktywny. Też nie śpi wiele dni, ale to jest zwyczajnie taka nadmierna, silna aktywność, silna. Jak taki dam przykład praktyczny ze swojego życia. Na przykład na przełomie grudnia i stycznia dopadł mnie, mówię tego roku, 21 i 2 roku, to był taki dla mnie epizod depresyjny, który się tam trochę ciągnął, no i był związany z różnymi fizycznymi bólami somatycznymi, chociaż w tym wypadku akurat nie te bóle mają swoje uzasadnienie somatyczne. Nie są to bóle przyczynowane psychologicznie, tylko mają swoje podłoże dające się zdiagnozować osobno, odrębnie. Później do teraz mam taki etap maniakalny, czyli gdzieś tam w jakiś sposób był przeskok z jednego w drugie, z jednego cyklu w drugi i teraz mam trochę swój etap maniakalny i akurat nie trafił się remont u dziadków i to wygląda w ten sposób, że mało śpię w nocy, potrafię się zerwać czasami 4-5, no góra 6 rano, no i coś robię, remontuję, jak chodzi o kwestie czasowe, ale to już będę nawiązywać w filmach tematycznych poświęconych remontowi, o co tam chodziło. Czas był ograniczony, to się pracowało,
czasami do drugiej, do trzeciej godziny, a mówię od czwartej rano, od piątej do godziny trzeciej, czyli praktycznie 20, 21, 22 godziny non stop, praktycznie bez przerw. Czasem tych przerw również nie ma na posiłek, co jest tak samo niebezpieczne. I zwyczajnie w czasie tego remontu nadrabiam te różne zaległości, w sensie tam się pozbierały różne rzeczy, masę różnych rzeczy, to co nie było zrobione tam przez jakiś czas, ileś miesięcy, czy tam rok, dwa, to zwyczajnie wszystko to robię i patrzę, czy może da się jeszcze coś, a może jeszcze coś jest do remontu. Dzisiaj, bo mi się te dni już mylą kompletnie, nie wiem, jest chyba środa, to już jestem praktycznie po remoncie, więc robię inne rzeczy. Na przykład nagrywam dla Was vlogi, które potem trzeba będzie zmontować. A mam z tym trochę problem sprzętowy w umiejętnościach technicznych. Albo podam Wam drugi przykład. Moje Bierkowice, gdzie czasem pytacie mnie, gdzie jest kontynuacja serii remontowej w Bierkowicach na drugim kanale, na EMI Hydroelektro. Gdzieś ta seria się zaczęła, upadła. A nie tylko było to spowodowane względami czasowymi, ale również tym, że zwyczajnie nie było, no nie było mnie takiej chęci tam. Ja mam zwyczajnie tak, że w Bierkowicach ktoś musi być drugi, to wtedy ja mam chęci remontować. Jak nie, no to faza depresyjna, cykl depresyjny i się wyłączam i zwyczajnie nie robię. Także faza maniakalna to jest, ja Wam przedstawię, jak to wygląda. Powiedzmy, przez pół roku nie za wiele robię w Bierkowicach, nawet nie mi się sprzątać i mam fazę maniakalną, więc w jedną dobę 24 godziny bez przerwy non stop zwyczajnie ogarniam, jeśli nie cały parter, to też przynajmniej zahaczę o piętro, jak tam nikogo w domu nie ma u mnie w Bierkowicach w siedzibie, to wtedy nie ma też jedzenia posiłków, bo jest latam i robię, ogarniam wszystko. Jest jedna z tych ławeczek, o których mówię, które tutaj dodano, bo wcześniej ich tutaj nie było. Także tak to zwyczajnie wygląda. Albo jest górka, albo jest dołek. Jeżeli chodzi o chorobę afektywną dwubiegunową. I tutaj daję Wam tylko taki zarys. Jeżeli będziecie chcieli rozwinięcia, to o chadzie też opowiem osobno. No i teraz, bo już mam 34 minuty nagrania prawie. Już mi trochę dłoń zmarzła, bo to jest jeszcze zima, luty, a nie mam rękawiczek. Także a jeszcze chcę przejść do takiego porównania, w jaki sposób te rzeczy, te specyfiki, te zaburzenia się ze sobą łączą. Teraz jeszcze na koniec autyzm, bo też pytacie mnie, czym jest autyzm. Tutaj autyzm zasługuje również na dłuższe i bardziej merytoryczne rozwinięcie. Autyzm sugeruje się, podobnie jak w przypadku DID-u, że autyzm jest pewną pokrewną choroby dezintegracyjnej. Powiem Wam i tak, i nie. I tą myśl rozwinę w trakcie. Autyzm
tak zaczynając od samego początku, z tego co przynajmniej ja wiem, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, bo wiem, że też nie zawsze mam rację, autyzm był opisany niezależnie przez dwóch badaczy. Jeden to był pan Asperger, który, no nie wiem czy to prawda, chodzą takie słuchy, że pan Asperger sam miał zespół Aspergera, no ale pan Asperger badał dzieci, to było jeszcze w okresie albo przedwojennym, albo już w trakcie trwania II światowej. Diagnozował dzieci właśnie z pewnymi konkretnymi cechami, ale był też w podobnym czasie, to może nieznacznie później, był pan Kanner, również badacz, który badał dzieci również z pewnymi dolegliwościami, z pewnymi cechami. Tyle, że badacz Kanner, on opisywał ciężkie przypadki właśnie autyzmu, a pan Asperger opisywał, badacz, lżejsze przypadki. I z tego wyszło, że jeśli chodzi o autyzm, to mamy całą skalę, jeżeli by chodziło o to, jak i na czym on polega. Tutaj, no mówię, nie chcę gadać dłużej niż 10 minut jeszcze, bo potem będę mieć problem ze zmontowaniem tego na komputerze, bo nie mam za dobrego sprzętu, więc muszę się sprężać. Nasza paczka taka gdańska, osób z ASPI, nie tylko moja Alanka, siostrzyczka, ale inne znajome, które bardzo pozdrawiają, bo pozdrawiam, mówią tak, że jeżeli poznasz jedną osobę z ASPI, to poznasz jedną osobę z ASPI. Tak szeroki jest wachlarz tych cech specyficznych, tak bardzo szeroki, i dotyczy on, no przede wszystkim w autyzmie, czy jak to my mówimy wewnętrznie, pieszczotliwie ASPI, od Aspergera, to jest taki skrót nasz, pieszczotliwy, skrót wewnętrzny, taki myślowy. ASPI chodzi o to, że my, jako ta grupa właśnie aspijska, z rozpoznaniem ze spektrum, to mamy trochę problemy z porozumiewaniem się z osobami neurotypowymi, czyli z osobami, które nie mają tego typu cech autystycznych. Jest to na poziomie komunikacji słownej, werbalnej, jak i niewerbalnej. Mamy problem trochę z rozumieniem przekazów typu żart, dowcip. Przekaz taki trochę podprogowy. Mamy trudności ze zrozumieniem tego. I tutaj mi zwracał na to bardzo mocną uwagę Mariusz Ławnik z Tęczowych Społeczników. I był to jeden, ja się zawrócę trochę jeszcze, bo tam już mi się droga kończy. I był to jeden z powodów, dla którego my się nie dogadywaliśmy, więc problemy w komunikacji osoby autystycznej z innymi ludźmi, ale są to też pewne specyficzne nawyki, specyficzne zachowania, troszkę takie odbierane przez ludzi jako dziwaczne. Wiem, bo mi o tym mówicie, że mam takie dziwne zachowania, jakieś tam bujanie się, nie wiem, że czasem rozmawiam ze sobą, coś tam mówię do siebie, nagle się śmieję, nie wiem, tych zachowań trochę jest. Są to też takie nietypowe nawyki w odżywianiu się i
Z tego, z moich obserwacji wynika, chociaż mogę nie wiedzieć za dużo, ale jednak trochę osób Aspich obserwuje, to nasz sposób odżywiania się jest taki dość mocno węglowodanowy, dość mocno energetyczny. Jest... Już tam jedzie. Jest po prostu wiele takich produktów żywnościowych, których my zwyczajnie nie będziemy chcieli jeść. I nasz sposób odżywiania się jest bardzo wąski, niezwykle wąski. I co jeszcze ważne, ASPI wiąże się też z nadwrażliwością, albo w drugą stronę, z niedowrażliwością na bodźce zewnętrzne. Czyli na przykład jeśli ktoś ma nadwrażliwość, znam osoby z nadwrażliwością ASPI, to takie bodźce, które dla osób neurotypowych są obojętne, to zwyczajnie dla nas jest to zwyczajnie fizycznie bolesne, niektóre takie bodźce. I takie osoby potrafią się nagle rozpłakać, krzyczeć, nie wiem, tupać nogami, czy tak jak to mówił mój ojciec Kamilek, rzuci się na ziemię, będzie tupał nóżkami, płakał i mówił, nie będę, nie będę. To jest taki właśnie, nie wiem jak to nazwać, specyfika związana właśnie z autystycznością, takie albo wybuchy złości nagłe, wybuchy agresji. Także autyzm jest o tyle szerokim tematem, że na pewno należałby się tutaj osobny odcinek. I teraz, jeżeli chodzi o połączenie pewnych rzeczy, czyli na przykład HADU z DID-em i z ASPI, to na pewno tego typu nawarstwienie różnych dolegliwości jest trudne, jest niezwykle ciężkie w diagnozowaniu, nawet dla prawnych lekarzy, psychiatrów. Mój autyzm, mimo że świadomość taką wczesną mam od 2008 roku, to został zdiagnozowany dopiero, początki diagnozowania to dopiero rok 2018 i to dzięki Alanie, dzięki mojej siostrzyczce, bo gdyby nie ona, to tej diagnozy wciąż i nadal by nie było. I teraz HAD i DID. W takich trudnych przypadkach, jak te rzeczy są nawarstwione ze sobą, takie nawarstwiało się to w moim przypadku ponad 30 lat, ciężko teraz by było takie kwestie rozmiksować, diagnozować osobno. Byłoby to co najmniej ciężkie i żeby podjąć się diagnozowania w takim przypadku, jak tego jest kilka różnych rzeczy, to najpierw trzeba by było troszkę popytać różnych, bardzo różnych lekarzy, psychiatrów, jak coś takiego, takie specyfiki poprawnie zdiagnozować. Pamiętam, że jeszcze to było 2 lata temu na remoncie, to było jeszcze wtedy, były te diagnozowanie przez wideo skype'owe, no to jeszcze wtedy zostało to u mnie wykryte trochę jako zaburzenia schizoafektywne, a nie, kompletnie nie o to mi chodziło.
Tylko że źle się mi udało za to zabrać. W zasadzie przyjść i powiedzieć do pani psychiatry, która miała dobre opinie, bardzo dobre, ale że ja podejrzewam u siebie to, to i to i zależałoby mi to i to zdiagnozować sobie na początek chat. No i nie wyszło to. Nie wyszło z powodu złego przygotowania. A jak to jest wszystko takie zmiksowane, to ja osobiście mam takie wrażenie i tu wam podam przykład na koniec i muszę kończyć film, bo potem nie będę w stanie go poskładać i zrenderować. Czasem mam coś takiego, że zwrócicie mi uwagę na coś, że jak gdzieś się o tym ASPI wypowiadam, wszędzie to wrzucam na różne grupki dyskusyjne, że ASPI, bo tam o Hadzie i Didzie pisze mi, ale że ASPI, bo jestem ASPI, to ja nie za bardzo rozumiem. No i żeby tam się ludzie przychylili, pochylili nade mną i znajomy mi napisał, że nikogo to za bardzo nie interesuje. I miało miejsce coś takiego, ja wiem, że nie ma takiego terminu, ale coś takiego jak dysocjacja afektywna, dwubiegunowa, że w afekcie udało mi się napisać na Facebooku, że skoro nikogo to nie interesuje, to ja kasuję konto, bo to nie ma sensu, nie ma po co, ja dezaktywuję, bo to nikogo nie interesuje w końcu. Potem pogadać z pewnymi osobami, że o, Emi odpaliło którąś płytę, jedną z którychś płyt. W afekcie, słuchajcie, afekt, już tak na koniec, afekt, bo zapytano nas 10 lat temu na terapii grupowej, co to jest afekt i nikt nie umiał odpowiedzieć. I ten afekt to jest dostosowanie pewnego sposobu okazywania emocji. I czy te emocje są dostosowane do sytuacji, czy są niedostosowane do sytuacji. I słuchajcie, jak te emocje w przypadku, słuchajcie, Hadu czy Didu mogą być dostosowane do sytuacji, jak jestem osobą ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera, z autyzmem i mam problem, jeżeli chodzi o kwestie emocjonalno-uczuciowe i wyrażanie tego adekwatne, więc ten afekt u takich osób jak ja, no oczywiście będzie niedostosowany. Także tak wygląda parę tych rzeczy łącznie ze sobą. Słuchajcie, muszę kończyć, bo dłonie mi odpadają, nie mam rękawiczek ani tu, ani tu i możliwości montażowe to na razie i pa.